Na tym filmie pokażę, jak za pomocą metod FIFO, LIFO i tzw. średniej ważonej można wycenić rozchód materiałów na określoną liczbę sztuk na podstawie wcześniejszych dostaw. Nieraz jest tak, że określoną ilość nabywamy pewnego dowolnego asortymentu po określonej cenie innej niż ta, która jest w sytuacji nabywania innej ilości innego dnia. To jest zależne zarówno od ilości, czy też od po prostu dostawcy, od którego odbieramy towar. Także nieraz można się spotkać z tym, że cena w poszczególnych dostawach jest różna. Dlatego powstaje problem, jak wycenić rozchód materiałów, które zostały na przykład wykorzystane do produkcji, czy też na przykład uległy zniszczeniu, uszkodzeniu i chcemy wycenić wysokość takich materiałów, jak dużo one są dla nas warte. Metod jest kilka. Pierwszą z nich jest tak zwane FIFO. Jest to skrót z angielskiego first in, first out. Inaczej mówiąc bardzo prosto, pierwsze przyszło, pierwsze wyszło. Teoria jest tutaj oczywiście napisana, ale jeżeli zauważymy, że pierwsze przyszło, to co było na początku chronologicznie, tutaj akurat zapisane jako 1 lutego, 100 sztuk było po wycenie 250 zł za jedną sztukę, to oznacza, że jeżeli mamy rozchodować materiały 150 sztuk, to biorę 100, które dopiero jakby jako pierwsze pojawiły się u mnie na magazynie i one pierwsze wyjdą. Czyli to, co jest najstarsze, czyli first in, czyli jako pierwsze przyszło, to pierwsze też wyjdzie. Czyli te najstarsze elementy zostaną teraz rozchodowane. Jeżeli ja mam w tym momencie rozchodować 150 sztuk, to oznacza, że po cenie wycenię 100 sztuk po cenie 250 i dodatkowe 50, które mi brakuje do tego kompletu 150 sztuk, wycenię jakby z kolejnej partii, która nastąpiła po tej najwcześniejszej, czyli kolejnej, która tutaj jest wyceniona na dzień 10 lutego w cenie 280 zł za pojedynczą sztukę. Dlatego tutaj wycena według tego FIFO to jest, biorę 100 sztuk po cenie 250 i pozostałe mi brakujące 50 sztuk z tej ilości 200, która była kupiona po 280, wyceniam na 39 tysięcy złotych. I taką wartość rozchodu materiałów ja wpiszę w odpowiednie miejsce dalszej analizy, czy to tego problemu wyceny kosztów produkcji, czy też jakichś strat nadzwyczajnych. Kolejna metoda, którą tutaj możemy powiedzieć, jest analogiczna. Tu było first in, first out, czyli to, co było jako pierwsze weszło, to też pierwszym wyjdzie. Jeżeli teraz zaczęliśmy od najstarszych dostaw, to teraz odwrotnie, zaczniemy od tej dostawy najnowszej, czyli last in, czyli ostatnie przyszło, weszło na stan, to też jako pierwsze wyjdzie, first out. Out, czyli na zewnątrz. To jest bardzo łatwo, jak my sobie zauważymy te związki z językiem angielskim, bardzo łatwo będzie to zrozumieć. Także to nie jest LIFO, tylko last in, first out. To jest najłatwiej wtedy zrozumieć. A więc jeżeli mamy rozchodować 150 sztuk pewnego materiału, a ostatnia dostawa była liczona na 120 sztuk, każda ze sztuk jest warta po 300 zł, co teoretycznie też może być możliwe, to pozostałe brakujące nam 30 sztuk weźmiemy z tej dostawy, która była jeszcze wcześniej niż ta ostatnia, czyli krótko mówiąc przedostatnia. Czyli z tej dostawy 200 biorę tylko 30 sztuk i wyceniam je po 280. Dlatego tutaj, jeżeli sobie weźmiemy ostatnią dostawę po 300 zł za sztukę i 30 sztuk po cenie 280, otrzymujemy wycenę naszych rozchodu materiałów na 150 sztuk w cenie 44 400 zł. Jest to oczywiście inna tutaj wysokość niż w przypadku metody FIFO. Wszystko zależy od sposobu liczenia, więc to jest kwestia może jakiegoś kreatywnego tworzenia, co jest bardziej dla nas korzystne. Firmy oczywiście
oczywiście się przyjmuje może bardziej profesjonalne metody, ale w takiej teorii rachunkowości finansowej warto pokazać każdą z metod. Trzecią, którą chciałam Wam pokazać, jest metoda średniej ważonej. To jest po prostu sposób na liczenie takiej jednej uśrednionej ceny. Jeżeli jedna cena wynosiła jednej dostawy 250, drugiej 280 i 300, próbujemy uśrednić, jaka jest cena wszystkich naszych materiałów. Czyli to będzie cena gdzieś między najniższą 250, a najwyższą 300. Jedna taka ujednolicona cena, która zależy od tego, jakie były ilości w poszczególnych dostawach. I można powiedzieć, że to jest jakby średnia arytmetyczna, ale nie na zasadzie 250 plus 280 plus 300 na 3, tylko to będzie tak zwana średnia arytmetyczna, bardziej złożona, nazywana ważoną, gdzie każda cena będzie przemnożona razy tak zwana waga, czyli ilość asortymentu, jaki my tutaj sobie zamówiliśmy w każdej z dostaw, i wtedy wyjdzie nam taka uśredniona, jednolita cena, która po prostu ułatwi nam jakby wycenę naszego rozchodu materiałowego. Czyli pamiętamy o tym, że będziemy ustalać uśrednioną, taką ważoną cenę na podstawie tego, ile wówczas przy określonej cenie nabywaliśmy określonego materiału. Więc jeśli chodzi o wzór, jest to zwykła jakby średnia arytmetyczna, gdzie to jest suma od pierwszego elementu do ostatniego wszystkich cen, ale oczywiście jeszcze przemnożonych razy ilość. C tutaj jest jako cena, Q to jest jako quantity, czyli ilość, gdzie sumę tych cen przemnożonych razy ilość, czyli wartość materiałów, czyli wartość to jest 100 razy to plus 100 razy to plus 100 razy to, podzielimy przez sumę wszystkich ilości, czyli suma tych wszystkich ilości to jest to, co tutaj zaznaczyłam kursorem, więc tutaj oczywiście jest to rozpisanie, a jeśli chodzi o samo obliczenie, to jest właśnie to, co pokazałam wcześniej, czyli 100 ilość razy cena plus ilość razy cena plus ilość razy cena dzielimy przez łączną ilość i to, co nam wychodzi, to jest uśredniona cena, która może być przyjęta do naszych kalkulacji. I jeżeli taka uśredniona cena gdzieś między 250 a 300, oczywiście powinna taka wyjść, możemy ustalić, że taki rozchód materiałów po cenie 278 po przecinku w przypadku 150 sztuk pewnego materiału jest warta na moment podejmowania decyzji o takim rozchodzie 41 785,714. Także jak widzimy, tu wycena według jednej metody jest taką, jak widzimy, formą pośrednią między wyceną według najstarszych dostaw lub też najnowszych dostaw.